Aleksandra Szczurek w parze z Klaudią Miętką zostały mistrzyniami Małopolski w siatkówce plażowej kadetek. W chrzanowskim półfinale Mistrzostw Małopolski udział wzięło 17 par z Chrzanowa, Krakowa i Wieliczki. Najliczniejszą reprezentację wystawił tego dnia gospodarz zawodów Pemos Chrzanów, którego reprezentowało aż 11 dwójek siatkarskich. Tradycyjnie zawody rozegrano systemem brazylijskim, czyli podwójnych eliminacji. Z powodu dużej frekwencji i upału panującego tego dnia w Chrzanowie, poszczególne pary rywalizowały w jednosetowych pojedynkach do 21 wygranych punktów. Sobotnie półfinały okazały się bardzo udane w wykonaniu zawodników z Chrzanowa. Aż trzy z nich znalazły się w półfinałach. Najlepszą czwórkę uzupełniły siatkarki z Wieliczki. Do finału po zaciętych meczach awansowały Aleksandra Szczurek i Klaudia Miętka oraz Aleksandra Brąboszcz w parze z Dominiką Lempart. W meczu o pierwsze miejsce lepsze okazały się Aleksandra Szczurek oraz Klaudia Miętka. I to one wygrały chrzanowski półfinał. Na najniższym stopniu podium stanęły Aleksandra i Karolina Jarczyk, które w meczu o brąz pokonały Olgę Stasiak i Weronikę Ochońską z Mosu Wieliczka. Trzy najlepsze pary chrzanowskich półfinałów wzięły udział w niedzielnych finałach Mistrzostw Małopolski, które odbyły się na boiskach plażowych Popradu Stary Sącz. Tam ponownie z dobrej strony pokazały się Aleksandra Szczurek i Klaudia Miętka, które po świetnej grze wygrały cały turniej i zostały nowymi mistrzyniami Małopolski w siatkówce plażowej kadetek.